Siemaneczko, witam. Dzisiaj będziemy grali w Polish Car Driving i to będą jedne z śmieszniej. Oj, przepraszam, że tak mi. Przepraszam, że tak mi przecina, ale mi coś się dzieje czasami z mikrofonem. No, po prostu przepraszam, że jest czasami tak głośno. Ale dobrze, jedziemy. Tylko chwila. Jeszcze sobie zmienię dźwięki. Okej, więc już naprawiłem. Jak coś, to będzie jakie w połowie zmontowane, będzie z cięciami. Jeżeli coś będziecie chcieli, żebym zmienił, to piszcie mi, a ja tutaj wezmę sobie joba jakiegoś, tylko przedtem niech mi nie odjeżdża ciężarówka. Okej, już sobie wziąłem. Będziemy brali żwir do Darłowa wwieźli. No, będziemy wwieźli żwir do Darłowa po prostu. Okej. I tutaj mało osób już gra trochę w to. Ale dużo osób nie wie, że updateowali całkowicie całą mapę. Bo tutaj, znaczy nie całą mapę, tylko joby zupdate'owali i można teraz brać więcej rzeczy. O, co chłop robi? Ja nie mogę, ci ludzie teraz grają tak dziwnie, że nie. Ale dobra. Tutaj nie wiem, gdzie jechać. Chyba tam pewnie. Pewnie tam trzeba było pojechać, ale ja o tędy pojadę. Trudno. Okej, więc jesteśmy tu już obok tej drogi i no, stary budynek zniknął. O, tutaj był ten stary budynek, znaczy jest ten budynek, ale nie ma już na przykład tych parkingów, tylko cały duży kompleks tutaj powstał. No to jedziemy. Ej, gdyby ktoś się jeszcze pytał, to mapa się nie zmieniła. I to ani trochę, nie wiadomo dlaczego, ale nie zmienili. No dobrze, no to jedziemy. A gdyby ktoś się spytał, czemu aż się tak mocno spłukałem z pieniędzy, to zrobiłem błąd w matematyce i straciłem 28 tysięcy na ciężarów. Ja wiem. O, fotoradar. Nie wiem, czy uda mi się zwolnić wystarczająco. To nie wiem, na ile tu jest ten fotoradar. Chyba na 50. O kurde, ale chłopowi ten. Chłop jechał tak szybko, że nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. To jakiś maluch jedzie. Za mną jakaś ciężarówka jeszcze jedzie. Boję się trochę. Trochę się boję, trochę. O kurde. No teraz to już się boję. Prawie chłop we mnie walnął. Ale na szczęście go ominąłem. Uff. Dobrze, jedziemy dalej. Dobrze, więc już skręciliśmy. Tutaj są ładne takie pola. O nie. No kurde, co się tutaj dzieje? Ja nie wiem. Tutaj oni powinni zrobić autostradę dosłownie. Tutaj tak dużo aut jeździ. Dobra, myślę, że 50 tutaj jest ta prędkość. No patrz, patrz, patrz. Patrz, prawie we mnie chciał, prawie we mnie wjechał, chłop. To pięknie. Dobra. Chłop się zaczyna denerwować. Dobra, mogę jemu dać mnie wyprzedzić. O kurde. Dobra. Ogólnie to ten chłop też mnie wyprzedził. I mi podziękował, więc też dobrze. I po prostu coraz więcej się zaczyna. O kurde! No co chłop robi? Chłop się chce ze mną ścigać, czy co? Ja nie mogę. O kurde, zaraz wypadek by powstał. W ogóle. O kurde, co to było? Kiedy to się pojawia?
Ile? O. Teraz już sobie włączymy światła. Tutaj malunków coraz więcej zaczyna jeździć. I nie wiem, gdzie jest ten port speed, ale zaraz się dowiem. Bo chyba jeszcze wtedy był tutaj w budowie. Nie, mogli zupdate'ować tą grę. I... nie wjechał we mnie, ale... o kurde! Co się chłopowi stało? XD. Dobra. Przepraszam was widzowie, ale nie zobaczyłem, jak chłop we mnie wjechał. Aha, chłop se wyszedł. Wytychy. Dobra, uznajmy, że tego tutaj nie było. Jedziemy dalej. Tutaj już się zdarło, więc nawet nie będę zatrzymywał nagrywania. No, bo tutaj już wjeżdżamy do miasta. Okej, nikogo nie ma. Co trąbisz, chłopie? No panie! Czemu tamten chłop na mnie trąbi, a ten we mnie wjechał? To jest kurde. Dobra, zaraz zobaczymy tutaj wypadek. A jednak nie, jednak nie, dobra. Aha! Ten port speed to jest tu? Aha, już rozumiem, dlaczego do port speeda. Dlatego, że oni tutaj robią od nowa i ja przywiozłem żwir. Okej. Okay. Okej, to jedziemy dalej. No co chłop jest takim agresorem, no? Ja nie mogę. Dobra, teraz się zmieniamy w ten. W normalną osobę. Będziemy zawozili paczki. Dobra, czekajcie chwilę, dojadę tam, gdzie byłem wcześniej. Dobrze, paczka się nam trafiła do Sławna 80. Mam nadzieję, że to nie będzie aż tak daleko. Au, a. Ile to było? A. Dobra, mam uszy, tutaj jakiś jedzie sam. Wyprzedzimy. I nawet trochę zwolnię. Okej, no to jedziemy w stronę Karwi. Ło. No to ja zawsze na tym zakręcie się wyrąbię ktoś. Nawet ja się wyrąbałem teraz. Ale dobra, klacza chyba muszę wyłączyć. Nie. A. Aha, dobra, nie wiem. Aha, co jest? Dobra, maluszku, bajo, jajo. Co jest? 200 km na godzinę. Dobra, trzeba tutaj mocno zwolnić. Chyba do 70. Co chłop robi? No co oni robią? Ja nie mogę. Dobra, nie wiem, widocznie fotoradar może nie łapać. Dobra, już dalej nie ma, więc jest git. Jesteśmy bezpieczni. O! Jedzie jakaś ciężarówka. Tutaj wyprzedzamy maluszka, który mnie wcześniej wyprzedził. Jedziemy 200 na godzinę. O kurde! Poszedłem latać dosłownie.
O kurde, chłopasz wyszedł. Dobra, trzeba uciekać jak najszybciej z miejsca zdarzenia. Dobra, już dalej myślę, że nie będzie żadnych rzeczy, to... O kurde, no, przywalił mi. Dobra, tutaj już jest prosta droga do Darłowa. Tylko tą drogą będę jechał i już będziemy, więc bardzo się cieszę. No kurde, co jest z tymi maluchami? Ała. No... Rozwalił mnie. Mały maluch rozwalił duże auto. Profesjonalne. Dobra, jedziemy dalej. Okej, tu jest kolejny fotoradar. Tutaj chyba jest na 60. Tak, na 60. Dobra, to w końcu wyprzedzamy maluszka. Podziękujemy. No i jedziemy do końca drogi. Okej, to jest już ostatni fotoradar na naszej drodze. Okej. I tutaj chyba... Myślę, że kręcimy. Tylko chwilę, bo jest czerwony. Zasygnalizujemy i bum. Oj, w driftik wpadłem. Ale dobrze, już tutaj jedziemy. To jest bardzo ważne miejsce dla wielu osób, jeżeli przejeżdżały nad morzem. To wiedzą, co to znaczy. Tutaj był jakiś deptak, po którym się normalnie nigdy nie przejechałem na pewno. Oj! Dobrze, prawie znowu się wywaliłem. Dobrze, Biedrona, Orlen. Kurde, 6,30 paliwo, jakoś tanio. Widzicie to? Chwilę, muszę na N wjechać, żeby wyjechać do znaku. Okej. I myślę, że to już będzie na moja ostatnia dostawa dzisiaj w tej grze. Nie wiem, czy będę nagrywał jeszcze jakiś odcinek z tej gry. Możecie się spodziewać, tylko ja wam nic nie mówię, a tutaj musimy dostarczyć płaszczka. Jej! Jak coś, to pamiętajcie. Jeździcie w Polish Car Driving z przepisami. Ja się z wami żegnam. Nie mówcie mi, kiedy będą kolejne filmy. Tylko piszcie, co źle zrobiłem. Dziękuję wam za to, że mnie wysłuchaliście. Dajcie łapkę i subskrypcję. No i bajo jajo.